Dzień dobry, witam Państwa. Życie Huty 13. Oczekiwaliście vlogów, także wjeżdżamy z vlogami na nowo. Była chwila przerwy. Jest oczywiście nasz cały skład. Damianek za kamerą. Yo, mordeczki. Siemaneczko, tak. Gładzil właśnie poszedł sobie postraj taśmę. Nie wiem po co. Może nie będzie walił w krzaki. Zobaczymy, co to się stanie. Przezorny zawsze ubezpieczony. Przezorny zawsze ubezpieczony. Jedziemy sobie na bilardzika. Dzisiaj taki chyba spokojniejszy trochę odcinek będzie. Miał być z nami TSR z Wrocławia, ale nie dojechał dzisiaj. Za dwa dni ma być, zobaczymy, może go ogramy, może nie. To się dowiecie pod koniec odcinka, więc zostańcie z nami do końca. Zostawcie subskrypcję, łapkę w górę i komentarz, co tam sądzicie o tym odcinku i co byście na przykład chcieli na następne odcinki. No i co, czekamy na Gładzilka, zaraz zobaczymy, jak to będzie szedł z nami. Yo. A i słuchajcie, ten mały wszak miał parę dni temu urodziny. Była delikatna impreza, odpalony balet był, ale ogólnie to wiadomo, na grzecznie. Także tylko sport, pamiętajcie, zmieniamy kurde wszystko, wszystko tylko sport. No, nie ma baletów. No i co, możecie mu złożyć życzenia w komentarzach. Dzień dobry, ja dzisiaj jestem nie nadający się do życia, ale idziemy na rozrywkę, zdradziłeś, co się dzieje w odcinku? Tak, no idziemy rozrywkować się trochę, zaszaleć przy poniedziałku za pieniądze z YouTube'a, bo proszę Państwa, zarobki są takie, tak, dolary się tak sypią. Także tam mam nadzieję, że adbloki są poblokowane i normalnie reklamy oglądacie. Nie da się już teraz w sumie chyba. Nie da się? No nie ma, adbloka wywali, nie wiem, może jakiś płatny jest czy coś, ale tak to normalnego, darmowego już nie ma. Ale kolego, ale urodziny twoje impreza była dwa dni temu. Czemu dalej jesteś bez życia? No bo ja skończyłem wczoraj imprezę. No tak, tak niestety wygląda balet w Krakowie, no co wam mam powiedzieć. Ale spokojnie, tylko sport! Krucjata antymelanżowa. Wkręcamy młodzież w sport, w aktywne życie. Zero patologii. Wybierz siebie. Znajdź drogę w ciemności. To jest przyszłość, morda. Pamiętajcie. I co? Żadnych baletów. Nie ma żadnych baletów. Nie dajemy złego przykładu. Lecimy tutaj dzisiaj rozrywkowo i nie przeklinamy. Nie przeklinamy dzisiaj. Zero przekleństw. Zero przekleństw. Dzisiaj jest challenge. Ja daję, od razu mówię w ciemno na początku odcinka, że jestem bardziej niż pewien, że pierwszy z tego gość się wysypie. Tak. To jest bardziej niż gość, co drugie słowo jest na K, nie? Co drugie słowo to jest, to nie ma dzień bez słowa na K u Rafoniksa. O, jaki piękny wieczór. No i poszło. Lecimy. Wjeżdżamy w to! Legi jeść tu z palca, kurwa! Meanwhile. Jestem bardziej niż pewien, że pierwszy z tego gość się wysypie. Tak! Ja proszę nutę. Jaką? OG. Jezus, tak! Musi być! Musi być! Słuchajcie! Ale była ta impreza, jest. Była... Nagrywasz czy nie? Nie, nagrywam, nagrywam. Była ta impreza w sobotę, Gładzilka. I co druga nutka to szła Kazior OG. Normalnie, ja już po prostu miałem dość później, nie? I ta nuta już, pomijając fakt, tu panowie jak panowie, każdy ma swoje zdanie itp., ale ten beat jest fantastyczny. Te policjantki! Jak tam się, Gładzielku, czujesz jako 28-latek? No niby jest bliżej do 30, ale ja to się czuję dalej jakbym miał... No ja, moi drodzy, 20 lat. Czuję jakąś delikatną deprechę, bo za 3 tygodnie równe mam urodziny 30 już. To. Mimo, że jestem forever young i tak uważam, że tak jest, to gdzieś tam ta presja jednak tego czasu mnie tutaj troszeczkę przygniata i ta 30 to już jest taka, to już nie jest 29, to już jest 30, to już jest takie, no nie za fajne, nie za fajne, nie wiem jak się czym czujecie z tym ludzie. Jeszcze macie... nie z Gret? Już nie ma Ola. Już nie ma Ola. Jak się czujecie z tym ludzie po 30, że macie tyle lat? Odpowiedzcie w komentarzach, bo ja na razie się czuję z tym kijowo dosyć. Ej, Gajor. Co? Musisz dograć bilety na bitwę o Hutę, bo nie ma ja już. Nie idę, bo ja idę na Szurwy Syna. Właśnie, wszyscy zapraszam wszystkich 19 października na walkę Szurwy Syna w Wieliczce. Charytatywna gala, idziemy wspierać naszego ziomala. Jeśli ktoś by chciał się z nami przejść na trybunę, to pisać do mnie na DM-a, pójdziemy wszyscy razem i zrobimy trybunę Szurwy Synowi. Gość ma pierwszą walkę, to nie jest jakaś duża gala, bo to jest gala charytatywna, ale od tego zaczyna, myślę, że za jakiś czas już będzie we flikach, więc trzeba ziomalowi naszemu pomóc. Także DM me. 19 października, pamiętajcie, Wieliczka. Nie wiem, o której godzinie, chyba 20. Tam serdecznie wjeżdżamy. No, reklamy nie robimy, ale i tak każdy będzie wiedział, gdzie jesteśmy. Trzeba rzucić to. Dajcie jakiś sposób, jak to rzucić, bo mam dość tych papierosów. Już chyba 3 razy w życiu rzucałem. Chyba mi się udało na 2 lata.
ale mnie ktoś wtedy zstrzał. Zacząłem znowu palić, niestety, takie życie. Raz tak upadki, jest. Raz wloty. Częściej upadki, ale oby teraz były tylko wzloty. Po 30 mają być tylko wzloty. Ponoć życie się zaczyna po 40, ale może też po 30. Kto wie, zobaczymy. Co, muszę wszystko nieść, człowieku, bo on dalej urodziny spędza i poszedł po picie. Oj, przepraszam. Tam. Jezu, 15 to chyba tak. W prawo. Tak? Ej, nie, bo na schodach wyglądają były jeszcze mniejsze. Ten jest nasz? Ten jest nasz? Numer jeden. Zaraz sprawdzimy nowy klip. Za tydzień premiera. Proszę Państwa, na pierwszy rzut oka. Kręcone w Warszawie. Dziękuję Satyr za realizację. Także zobaczycie, co będzie nowego. I 27 października. Myślę, że najważniejszy numer w moim życiu. Ale to zaraz wam wszystko opowiem. Nie, tu lipa, ja to zepsuję. Bo na razie gramy. Masz, jeszcze... masz połówki, tak? Nie, wybieram teraz. Połówki moje, no. Dawaj. Ale skupienie. Na on chyba grał na Wyspach Gier w Bilarda. Oj. Aj. Chyba jednak nie. Mam już grać? Ja mam pełne? Grać! Pełne? Pełne masz, tak. Co się... pultasz. Gdzie się to, proszę Państwa? Raper bilardzista. Tak, okej. Okay. Czyli mamy po jednym, czy co po ile? Ja biję dwie. Ooo, tańczymy. Proszę Państwa, widzieliście to? No. Ale gładzi do... Ej, a gramy na jakieś zakłady? Nie. Czemu? Gramy na pieniążki, czy nie? Nie, bo nie promujemy hazardu. Hazard jest nieskazany. Dokładnie. Pytania jakieś były, czy nie? Kolego, bo ja to zaraz będę bilardzistą. Jak się nazywa ten najlepszy bilardzista? O'Sullivan, człowieku. Ronnie O'Sullivan. Ronnie O'Sullivan z Huty. Proszę Państwa. Emocje są. Kule lecą jak chcą. Gramy na przekątne z czarną, czy nie? Tak. Okej. Zostałem w tym zielonym wyśmieńcie. Ja sobie ułożyłem jak w tym, w snookerze. Dobra, idźmy z tymi rękami. Nie czarną. No i delikatnie to rozbiliśmy, proszę Państwa. To jest wszystko przyszłościowe. Trzeba myśleć dwa kroki w przód. I on po prostu se strzela, bo se strzela, nie? On nie wie jak wie. Ja tutaj być osadziwany. Na dzieci? Ale patrz, tak jest. Nie. Gdzie wąż? Coś jest, coś potrafi ten nasz mały czarny. Coś potrafi, proszę Państwa, i tak przegra, nie? I z wygranym gra tutaj Off-White'ik. Czemu Off-White'ik za niedługo się dowiecie? Mam arańczkę. Dobra, czemu nie nagrałeś tego, co zrobiłem przed... Tam mi na wszystko powiedziała. Biała w ręce. Tak. Bierz tą kulę. Uderz je, proszę! Kolega, co się stało? Co się stało? Co? Czemu teraz jest nowe rozdanie? Kolega, czemu dzisiaj nie będziesz świeżej brody, co? No właśnie nie, żyletka śpisz. O, fajci, proszę Państwa. I kule są bite. Ta czarna jest cały czas atakowana. Blisko. Cały czas atakowana. Proszę Państwa, nie chcę nic dzisiaj mówić, ale koledzy są po prostu miażdżeni. Nie? Dzisiaj jest forma to. Chyba na jakieś zawody się musi zapisać, nie? Dziękuję. I to czarniutka. Łatwo! Widzą Państwo ten dres. Widać nowa kuta, reprezentant. Ale lipa jest. Czekam walić teraz. Proszę Państwa. Robią się górki, ale nie z takich górek wychodziliśmy. Tu ma jeszcze kolega 4 do wbicia.
jest dużo szans, że wygramy. Szansa jest zawsze. Szansa to jest dokładnie nasza szansa. Chwila w grze to można grać. Kamerzysta wyjątkowo w akcji. I... Troszkę tu siły nie zaszkodzi. Oj, ale dobre brytunie. Ale łapy się brytą. Tu szutkie takie. Jak przyszli na bilarda, wylądowaj na frytka. Jak będzie więcej odtworzeń, to zjemy jakiegoś hamburgera, dobra? Ostrego? Ostrego hamburgera. Dobra. Jeszcze masz go. Ale dobrze. Ale dobre, ale szkoda, że nie belgijskie, nie? Także możecie to naprawić. Niesamowite. Całą garść! Weź się! Całą garść! Proszę. Pytki cię zmasakrowały? Tłuszcz się ze mnie wylewa, człowieku, nie? Trzeba będzie kikie. Jak tego nie trafię, to jest po prostu dramat, nie? Jednak nie idziemy. Dziękuję. Zdrówka ślepsi. Na kręcze idziemy. Co? Pograliśmy troszeczkę. A już jest efekt podniecki. Teraz tryb osiedlowy. Gdzie są fanki? Pozdrawiamy dziewczyny. Ze środka, nie powiemy z jakiego miejsca, ale pozdrawiamy serdecznie. Niestety nie mogliśmy zostać, bo trzeba kręcić odcinek dla was widzowie, dokładnie. Tu są poświęcenia, a nie jakieś balety. Tu są sami sportowcy. Także idziemy sobie coś pokminić na osiedlu. Obok E46 stoimy. To chyba z lod jest jakiś. Tak. Zaczną to wygodę cyfry. F-U-C-C-C-C-C będzie im zapomnieni. Wosinny w Iudyni. Infosy z Godem City. F-U-C-C-C-C Kontrolnie nocy cyfry. F-U-C-C-C-C Kopsawie na sam cyfry. F-U-C-C-C-C Pozdrówki! Giotel! To jest życie huty! To było życie huty 13. Zapraszam na kolejne odcinki. Jeśli Tasiorek przyjedzie w środę, to jeszcze będzie mała wklejka, ale my w trójeczkę już zakończamy. Także subskrybujcie kanał, komentujcie, dawajcie znać, udostępniajcie. Lecimy kurde po złoto i ani jednego przekleństwa dzisiaj nie było. Tego nie jestem pewien. Ja bym sprawdził ogrywki z bilarda, ale proszę państwa, uważam, że tu może być oszustwo. Wjeżdżamy w to. Legi jeść tu z palca, kurwa. I ten dżentelmen wytnie scenę, gdzie przeklina i spucuje się, że nie przeklinało. Także tu może być oszustwo. Żegnamy i czas na reklamy. Elo! Siemaneczko, słuchajcie, życie huty 13 Siemano. I pół. Dogrywamy tutaj, Tasiorka spóźnił się 3 dni, nieważne, lepiej późno niż wcale. Siema mordo. Siemaneczko. Fajnie, że przyjechałeś do Krakowa, ale niestety wylądowałeś lub stety. W Zakopanym. Na Gubałowiec. Gubałówka. Dokładnie tak, słuchajcie. Nałogowiec. Tasiorek wydał płytkę Nałogowiec, 4 sztuki u mnie w Krakowie. Piszcie na Instagrama Podługa Gajor. Kto chętny, 45 zł, zajebisty uliczny wrocławski materiał z podziemia. Ładnie, elo, tak. Trzymajcie się, pozdrów. Fik, pozdrawiam Zik. Elo i kara za telefonem. Ale jest dobrze, jest i ona, dokładnie.